Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak na tablecie Samsung możemy dodać blokadę ekranu, także zapraszam do oglądania. Aby dodać ekrany blokady na nasz tablet, musimy przejść do ustawień. Także wchodzimy w ustawienia, następnie schodzimy na sam dół i szukamy opcję o nazwie zabezpieczenia. Klikamy. Następnie mamy tutaj blokada ekranu przesuń palcem. Nie klikamy tej zębatki, tylko klikamy tą czcionkę. Czyli klikamy to. Jak widzicie, mamy teraz 5 opcji do wyboru. Brak, przesuń palcem, wzór, kod PIN i hasło. My zrobimy sobie wzór. I teraz mamy tutaj 3x3, 4x4, 5x5 i 6x6. My sobie zabierzemy 6x6. Jak widzicie, mamy tutaj taki wzór, więc teraz musimy złapać i przeciągnąć nasz wzór. Także łapiemy i przeciągamy. Dajemy potwierdź, pokazuj wszystkie powiadomienia, albo dajemy ukrywaj, albo nie pokazuj żadnych powiadomień. Więc damy sobie pokazuj wszystkie powiadomienia, gotowe. Jak widzicie, tym oto sposobem nasz tablet ma teraz blokadę. Sprawdźmy, czy działa. Włączamy naszego tableta, łapiemy tutaj palcem, przeciągamy na samą górę. Jak widzicie, mamy teraz pole i musimy go uzupełnić naszym hasłem. Także dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Cześć!